Dzień dobry Państwu. Zaraz będzie obiadek. Muszę leki wziąć na obiad. I zjeść. Później trzeba drzewa przynieść, węgla. Rozpalić w piecu, rozłożyć. No i siedzieć w domku. Siedzieć w domku, śmieci powynosić do koboka i siedzieć w domku później. I odkładać do pieca trzeba będzie. Pomalutku. No i tak żyć. Później przyjedzie Jacek. I tak 15 godzina. Porozmawiam z Jackiem. Wymienimy na nową kartę. I znowu trzeba mnie nagrywać, znowu trzeba mnie kolację zjeść. I tak dalej. Mieliśmy jechać w jedno miejsce, ale nie pojedziemy. Z tego powodu, że mamy swój interes. Ja i Wojtek. Jaki interes, kurwa? Ja mam swój interes, ty masz swój. Wojtek ma swój interes, ja mam swój interes. I nie pojedziemy, będziemy w domku. Może jakśkolwiek z góry zajmę choinkę sztuczną, tu osprzątnę i ubiorę. I będzie fajnie. I będziemy sobie świątkować sami. Niech ona doi sobie krowy. Niech ma sobie to gospodarstwo. Nie chciała, żeby ja przeczyścił komin. To nie trzeba. Ale ten komin na pewno czysty, tylko było i piec, tylko dla PiS-u było, że nie ciągnie, dymi się mnie i Wojtka i... Bo ja kominiarza dobrego. I on tu sprawdzał, całą sadzę, całe wszystko sprawdzał i było tyle sadzy, mówił, a na tym, jak tym, mówi, o, dobry ciąg jest. Nie trzeba czyścić na dole, tylko wybrać to. I powiem tak, jak dostanę pieniążki zaraz, trzeba nie podjechać, kupić do odkurzacza część, kupić do rynny część, kupić, ale jeszcze grilla kupować nie będę nowego, bo po co jaki elektryczny grill jest? Bo jeszcze nie jest wiosna, kupić to było sprzątane tam, nie wiem, ten garnek czy śmiecie postawione i on chyba się rozsypał. I trzeba nie zawieść ten grill na złom, zdać. Ale masz tyle rzeczy tutaj na złom, to tu grosze. I jak dostanę pieniążki, to może ubezpieczy się jeden samochód, choć troszeczkę, żeby jeździć. Jak jest, Passat jest do lutego ubezpieczony. To... Tylko zapakować złom do Passata i tutaj
zawiozę. Zdam. I później zobaczę, co dalej robić i tak dalej. Bo ten grill mnie nie... A, garki takie stare trzeba nie pozbierać. Też na złom pozdawać. O, pociek garnek trzeba nie... Garnek kupić w sklepie nowy. I pomalutku żyć. No. Albo czerwone, albo takie sam kupię, bo a ten pójdzie na złom. Malutka dziureczka już się nie nadaje. Bo woda cieknie i trzeba będzie zdać na złom i pomalutku żyć. Na razie wam życzę smacznego obiadku, wesołego dnia życzę dla wszystkich i tak dalej. Szczęść Boże dla was wszystkich. Trzeba baterię doładować.